Dzisiaj przedstawiam wam najszybszy sposób, żeby wbijać pucharki w Brawl Stars. Otóż ostatnio mogliście zauważyć, że naprawdę zwiększyły się pucharki na moim koncie. Miałem mniej więcej 40 tysięcy pucharków, a przez ostatnie 2-3 tygodnie wbiłem ponad 5 tysięcy pucharków, a wcale nie jestem na niskiej ilości, więc no pewnie się większość z was pyta, jak to zrobiłem. Otóż stosowałem się do 5 porad, które wam dzisiaj przedstawię w tym filmie. Ten odcinek jest bardzo przydatny, więc warto obejrzeć go do końca, żeby po prostu wyczerpać wszystkie informacje z tego filmu. I od razu zaznaczam, że ostatnia porada z tego filmu najbardziej mi pomogła szybko wbić pucharki. No i dobra. Przechodzimy do pierwszej rzeczy, która bardzo mi pomogła, czyli musisz ustalić cel pucharkowy. Najłatwiej się wbija pucharki, jak masz jakiś cel. Ja nie będę ukrywał, jednym z moich celów to jest wbicie 50 tysięcy pucharków i no, dzięki temu, że mam ten cel, to może w końcu uda mi się go osiągnąć, no i za niedługo, może już za parę tygodni osiągnę ten cel. I jest to wszystko dzięki temu, że go sobie ustaliłem. Jakbym po prostu sobie tak opowiedział, a może sobie kiedyś wbiję te 50 tysięcy, to raczej bym go nie osiągnął, ale przez to, że na przykład zapiszę sobie to na kartce albo po prostu ustalę to w swojej głowie, że tak, wbiję te 50 tysięcy, no to będzie mi łatwiej rzeczywiście je wbić. Z tego powodu, że jest to coś, co powiedziałem, no i teraz praktycznie wystarczy grać i osiągnąć ten cel, więc to jest naprawdę coś bardzo łatwego do zrobienia i no nie potrzeba naprawdę sporo czasu, żeby ustalić ten cel, ale też musicie sensownie cel ustalić, ponieważ wiadomo, że teraz jakbym sobie ustawił cel, żeby do końca powiedzmy tego roku wbić 100 tysięcy pucharków, no to jest to trochę nierealistyczny cel, z tego powodu, że mam dopiero 45 tysięcy, więc musicie też jakby no taki rozsądny cel ustawiać, żeby on nie był jakiś za wysoki i żebyście mogli go osiągnąć w miarę łatwy sposób i żeby po prostu był realistyczny. Dzięki temu będzie wam się łatwiej go osiągało. Ok, możemy przechodzić do drugiej rzeczy i jest to bardzo ważna porada, do której się właśnie w tej chwili stosuje. Jest to, moi drodzy, wbijanie pucharków w zorganizowany sposób. Jak wbijać pucharki? Nie możecie robić tak, że jedną postać wbijacie na 1000 pucharków, a macie sporo postaci, na przykład tak jak ja w tej chwili, na 10, 12, 15 czy 18 randze. Nie możecie tak robić. Musicie wbijać pucharki w sposób zorganizowany. Dzięki temu o wiele szybciej będziecie w stanie wbić pucharki, ponieważ wiadomo, po pierwsze, o wiele szybciej się wbija pucharki na niższych rangach, na przykład na 10 randze, o wiele szybciej dojdę do 20 rangi, niż gdybym zaczynał z 25 rangi i bym wbijał 35 rangę. Wiadomo, to niby jest 10 rang, ale no tutaj o wiele łatwiej mi będzie wbijać to, niż z 25 rangi wbijać na 35, więc wiadomo, że trzeba rzeczywiście wbijać pucharki w zorganizowany sposób. Jeśli jeszcze nie wiecie, o co mi chodzi, to już wam bardziej to w taki specyficzny sposób wytłumaczę. Chodzi mi o to, że jak wbijacie pucharki ogólnie, to zaczynajcie wbijać wszystkie postacie na równą ilość pucharków. Czyli na przykład jak macie wszystkie postacie, powiedzmy, że mniej więcej na 20 randze, to powiedzcie sobie, że wbijam teraz wszystkie postacie na 600 pucharków. Dzięki temu łatwiej będzie wam się osiągało ten cel, ponieważ wiadomo, że jak wbijacie wyższe pucharki, powiedzmy, że gracie powyżej 800 pucharków na jednej postaci, no to jest o wiele ciężej grać niż na przykład wbić więcej postaci na niższą ilość pucharków, ale po prostu w większej ilości wbijać te postacie, więc to jest naprawdę bardzo fajna rzecz i no łatwo do ogarnięcia. Wystarczy po prostu grać na wszystkich postaciach w zorganizowany sposób i dzięki temu jesteście naprawdę szybko w stanie zwiększyć ogólny cel pucharków. Wiadomo, że może w ten sposób nie wbijecie jakiejś wysokiej rangi na jednej postaci, ale dzięki temu naprawdę będziecie w stanie szybko wbić pucharki na swoim koncie. Ok, myślę, że możemy przejść już do trzeciej bardzo ważnej rady. Jest to porada, o której się dowiedziałem dopiero ostatnio. Brzmi ona tak, żebyście zostawiali sobie na swoim głównym koncie jedną postać. Wystarczy jedną postać na niższy puchark.
na przykład takiego Barry'ego mam tutaj na 10 randze i powiedzmy, że to będzie postać, której nie będę puszczał i robię to tylko z tego powodu, że jak już gram na wyższych parkach, powiedzmy, że gram sobie teraz na Panie P i akurat uda mi się wygrać grę, no to jeśli uda mi się wygrać grę, ale ta gra była wygrana bez żadnej zwycięskiej pasy, to dostaję na solo showdownie tylko 9 pucharków. Ale co jeśli miałbym już na przykład 5 zwycięskiej pasy, to wtedy już zamiast 9 pucharków miałbym plus 14 pucharków na tej postaci, więc to jest taka rada dotycząca wyższych rang. Jak wbijacie wyższe rangi, na przykład 30 czy nawet i wyższą rangę, no to jest to fajna porada, żebyście ustawiali jedną swoją postać na swoim koncie na niskich pucharkach. Może jak odblokowujecie za niedługo jakąś nową postać, to po prostu na niej nie grajcie i zostawcie ją sobie, żeby móc łatwiej wbijać wyższe rangi na innych postaciach. To jest taki nowy sposób i ten sposób jest naprawdę przydatny przy wbijaniu wyższych rang. Wiadomo, że przy ogólnym stanie pucharków to może dużo nie dać, ale jak wbijacie już te wyższe rangi, to naprawdę ta porada się sprawdza. Ok, przechodzimy do czwartej rzeczy. Zaraz przejdziemy do tej najważniejszej rzeczy, ale jeszcze przed tą najważniejszą mamy jedną i jest to to, żebyś ty grał na trybie, na którym ty jesteś najlepszy. Nie słuchaj się osób, które będą ci mówić, że kurczę, no przecież Zadyma jest aktualnie najlepszą, to graj tylko na Zadymie. Nie, nie słuchaj się takich osób, po prostu graj na trybie, na którym ty jesteś najlepszy. Jest to jedna z najważniejszych rad ogólnie, którą wam dzisiaj daję, ponieważ są osoby, które myślą, że jakiś tryb jest najłatwiejszy do wbijania pucharków. Takiego trybu nie ma. Najłatwiejszy tryb, na którym wbijesz pucharki, to jest tryb, na którym ty jesteś najlepszy. Nie ma po prostu trybu, który jest łatwiejszy do grania niż inny. Jest tylko tak zadzie dla ciebie coś łatwiejszego do grania. Po prostu takie coś jak najłatwiejszy tryb nie istnieje. To zależy od ciebie, na którym ty trybie jesteś najlepszy. No i jeśli będziesz wiedział, na którym ty trybie jesteś najlepszy, to będziesz w stanie wbić dużo pucharków na tym trybie. Jest to bardzo ważna rada i sądziłem, że muszę o niej wspomnieć, ponieważ myślę, że wciąż są osoby, które wierzą w to, że jakiś tryb jest po prostu lepszy od innego. No tak nie jest, po prostu niektóry tryb dla was może być łatwiejszy niż inny, ale to jest tylko wasza indywidualna sprawa, więc musicie o tym pamiętać. Ale okej, przechodzimy już do ostatniej porady i jest to oczywiście najważniejsza porada tego odcinka, więc słuchajcie uważnie, ponieważ jest to coś bardzo ważnego. Jak już gracie na trójkach, to błagam was, nie grajcie z randomami. Wiem, że jest to bardzo powszechna rzecz, każdy o tym wie, ale wciąż są osoby, które to robią, więc proszę, widzu, jak oglądasz ten film w tej chwili, to proszę cię o to, żebyś nie grał z randomami, ale czekaj, powiem ci naprawdę fajny sposób, żeby znaleźć teammate'ów. Jest to naprawdę banalny sposób, jedyne co musisz mieć to 35 tysięcy pucharków, moi drodzy. Jest nasz klub Team OPBS. Tutaj naprawdę znajdziecie fajnych teammate'ów, którzy nie dość, że wam pomogą wbić pucharki, to jeszcze możecie się z nimi zaprzyjaźnić, ponieważ jest tutaj naprawdę bardzo miła atmosfera, więc jeśli chcesz, to wbijaj, nie zmuszam, ale polecam, ponieważ jest to jeden ze sposobów, żeby właśnie zdobyć tych teammate'ów i żeby wbijać łatwiej pucharki, ponieważ wiadomo, że jeśli masz teammate'ów, to o wiele łatwiej się wbija pucharki. Mam nadzieję, że wam się te porady przydadzą, no i mam nadzieję, że wbijecie dużo pucharków. Z mojej strony to tyle, elo!